przeżywanie świąt Bożego Narodzenia jest cudem. I tym darem Ania wraz z mamą chcą się dziś z Państwem podzielić w śpiewie i słowie. O wyjątkową atmosferę oczekiwania dzisiejszego wieczoru w muzycznej oprawie zadba także uczennica Katolickiej Szkoły Podstawowej w Cieszynie, wybitnie uzdolniona i wielokrotnie nagradzana, Antonina Kraszewska. Zapraszamy Państwa do chwili zadumy i refleksji. Dziękujemy za taką serdeczną i zobowiązującą wielce zapowiedź i zapraszamy Państwa na wędrówkę do Betlejem z wierszem i kolędą. Bo przecież wędrujemy tam od ponad 2000 lat. Pielgrzymujemy co roku do tych słów Ewangelii, które prowadzą do Betlejem, w werset Bożego Narodzenia. Z aniołami, pasterzami, mędrcami i gwiazdą stajemy na progu niezwykłej tajemnicy. Bóg, który przyjął zwykłe ludzkie ciało, sam Bóg raduje się człowiekiem. Klękamy przed tą prawdą i nie umiejąc jej pojąć, składamy przed nią zmęczone, zatroskane dni i zagubione serca. A Bóg otula je uśmiechem dziecka, niby błogosławieństwem, które wśród najciemniejszej nocy zawsze jest drogą do miłości. Chodźmy więc wspólnie do Betlejem. Raz jeszcze podążajmy w radość. Z nadzieją oraz wiarą, z wierszami i kolędą.